Cześć, witajcie. Cześć. Dalszy ciąg alfabeciku komórkowego. Dziś o, jak, o, i, s. Tak, czyli Optical Image Stabilization. Tak. Tak, fetysz w aparatach fotograficznych smartfonowych. Jak ma OIS, to jest ten lepszy. No i poniekąd tak jest po prostu. Co to jest w ogóle OIS? Optyczna stabilizacja obrazu. No to właśnie w zasadzie nazwa wszystko wyjaśnia. Chodzi o to, że jak robimy zdjęcie albo film z ręki, no to się nam to po prostu trzęsie, tak? I to jest niekorzystne zjawisko. Pierwsze stabilizacje obrazu pojawiły się jeszcze w aparatach fotograficznych takich naświetlanych, gdzie tam czasy naświetlania miały znaczenie. I to było o tyle istotne, że przy długim czasie naświetlania, jeżeli nam aparat latał, to po prostu zdjęcie było rozmazane. Samo zresztą jak w smartfonie. Jak robicie zdjęcie nocne i poruszycie, no to widzicie, co się dzieje. No i właśnie stabilizacja ma temu przeciwdziałać. Wtedy to było jakby jeszcze bardziej potrzebne, bo wtedy czułości klisz fotograficznych były, jakie były, to się nie dało nic urodzić, że tam pokombinujemy z matrycą, damy czulszą i tyle. Tam wtedy jedyny sposób, jak było słabe światło, to po prostu było dać długi dłuższe czas naświetlania. I tyle. Tu się nic jakby nie dało w tym momencie specjalnie urodzić. No teraz możemy sobie z tym radzić na wiele innych sposobów, no ale problem został, tak? Szczególnie to widać przy filmach, bo przy zdjęciach to tak jak mówię, no mamy troszeczkę więcej metod, żeby sobie z tym poradzić. Co nie znaczy, że się nie przydaje oczywiście, taka stabilizacja, natomiast przy filmach no to bardzo widać, no filmy kręcone drganie ręki, nawet takie naturalne, a już jak nagrywamy idąc, czy nie wiem, jadąc rowerem, czy samochodem, no to jeszcze bardziej, tak? No i w zasadzie działanie optycznej stabilizacji jest dosyć, powiedzmy, proste. To nie jest jakieś... Znaczy to jest proste w założeniach mniej proste. W wykonaniu to już nie jest, słuchajcie, trywialne, natomiast samo założenie jest proste. Po prostu poruszamy szkło obiektywu względem matrycy zmieniamy i kompensuje ruch. Czyli jeżeli ruszymy ręką w tą stronę, to obiektyw się poruszy w tą stronę. No tylko teraz weźcie swój smartfon i popatrzcie na ten aparat fotograficzny. Mały jest, nie? No. To teraz sobie wyobraźcie, jak mały, jak zminiaturyzowany musi być cały ten mechanizm, który napędza dodatkowymi silniczkami obiekty względem matrycy. Tam są silniczki. Ile? No przynajmniej, prawda? No, a jeszcze są dodatkowe stabilizacje, na przykład sześcioosiowe, gdzie jeszcze to się porusza w kolejnej płaszczyźnie. Tak, i teraz... No i weź to teraz napędź. Napędź i to jeszcze na tyle szybko, żeby to skompensować ruchy dosyć nieprzewidywalne, dodajmy. I do tego jeszcze to musi działać cicho, tak? Bo nagrywacie film. Jakby silniczki wydawały dźwięk, to by się dźwięk zapisywał wraz z filmem, nie? No, także to mechanicznie jest to... Prawdą jest, że ten aparat, który ma faktyczną stabilizację obrazu, to raczej jest wyższa półka. Do budżetowców nikt takiego cymesu wkładał nie będzie. Dokładnie. A teraz już niektórzy producenci, jak na przykład Vivo czy ostatnio Asus, bawią się jeszcze w gimbalową stabilizację, która tak naprawdę no jest troszeczkę z jednej strony takim marketingowym wymysłem, z drugiej no faktycznie coś robi, bo rzeczywiście po prostu ma większy zakres działania tego mechanizmu. Czyli obiektyw, matryca mogą się względem siebie być bardziej wychylone. Ten zakres po prostu roboczy tego całego mechanizmu jest poszerzony. Dlatego nazwano to gimbalowe, bo po prostu no, przypomina troszeczkę zasadą działania gimbal, który to mógł poruszać kamerą na wiele różnych sposobów, w wielu różnych płaszczyznach. Tak jakby nazwijmy to poszerzenie optycznej stabilizacji obrazu i rzeczywiście znaczy, działające... Ta sama idea, tylko poszerzona, ulepszona. Inne mechaniczne rozwiązanie. Tak. No i droższe oczywiście siłą rzeczy. Natomiast właśnie ze względu na koszty producenci posiłkują się też często elektroniczną stabilizacją obrazu, która działa na trochę innej zasadzie. A to też w pewnym stopniu robi robotę. Dochodzimy do czegoś takiego, co typu... Podobny problem jest przy zoomie optycznym i zoomie cyfrowym. Chociaż tutaj niekoniecznie, bo w wypadku zoomu cyfrowego, no to po prostu ewidentnie traciliśmy po prostu Tak, piksele. No bo tam powiększaliśmy piksele, a tu nie powiększamy, tylko obcinamy ramkę. Tak, chodzi o to, że po prostu z dużego obrazu filmujemy, znaczy zapisujemy jako film troszeczkę mniej niż łapie nam kamera. I ten po prostu margines to jest...
No to jest margines, przeznaczony tak, właśnie na te wychylenia ewentualne. Na te wychylenia i algorytmik po prostu sobie nam nie wycina zawsze dokładnie ten sam obszar ze środka, czyli nie zostawia po tam, nie wiem, po 100 pikseli po bokach, z, tak? Po bokach, tylko reguluje to dynamicznie. Raz to będzie 90 na górze, 110 na dole. Po to, żeby obraz centralny był wyrównany, nie latał z prawa na lewo, z góry na dół. Tak, i to jest o tyle, że tak powiem, przyjemna sprawa, że wszystkie w zasadzie algorytmy kompresji filmów i tak polegają na tym, że należy znaleźć różnicę pomiędzy dwoma klatkami. W związku z czym, jeżeli sobie najpierw zniwelujemy takie przypadkowe drgania, to nam to kapitalnie ułatwia sprawę znalezienia kompresji, więc podejrzewam, że takie cyfrowe stabilizacje to się wykonuje zupełnie przy okazji też kompresowania tego filmu. No oczywiście optimum jest połączenie jednej i drugiej stabilizacji, tylko że musicie jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Elektroniczna stabilizacja, czyli EIS, oznacza zwykle obniżenie rozdzielczości, no bo musimy mieć z czego obciąć, czyli na przykład tak, przy czym to nie jest nagrywa aż 2K, obcina do Full HD. To nie jest dramatyczne, ale a to jest dużo mniejsze niż przy zoomie cyfrowym, bo dokładnie, tam potrafiliśmy tam stracić ośmiokrotnie na przykład, nie? Tam powiększano piksel, tutaj pikseli nie powiększamy, natomiast obcinamy brzegi obrazka, czyli filmujemy trochę więcej niż finalnie uzyskujemy. No, ale efekty są tego warte, bo obraz nie jest tak bardzo rozedrgany. Wiadomo, że cyfrowa nie jest tak dobra jak optyczna stabilizacja, no niemniej coś tam też wnosi. No tak, bo wiesz, bo cyfrowa nie jest ci w stanie na przykład poprawić czasów naświetlania. No tak? Dokładnie, taką charakterystyczny taki obiekt to nazywam galareta czasem właśnie od elektronicznej stabilizacji powstaje, no bo robim co możem, ale nie zawsze wychodzi, natomiast w optycznej działa mechanizm. Jeżeli robimy nie film, tylko zdjęcie, tak? No tak, no to i ono w wypadku poruszenia przy słabym świetle będzie troszkę rozmazane, jeżeli nie mamy stabilizacji, no to z tym nic nie zrobimy, no bo film to jest po prostu seria zdjęć, tak? Jeżeli te poszczególne zdjęcia będą rozmazane, no to więc elektroniczną stabilizacją jesteśmy w stanie samo poruszenie się obrazu wyeliminować, ale nie poprawimy jakości klatek poszczególnych. Natomiast optyczna stabilizacja tutaj jest nam w stanie poprawić jakość też poszczególnych klatek. Dlatego jest lepsza i jeżeli macie okazję wybrać smartfon wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, czyli OIS, to wybierzcie. Tak, oczywiście, jeżeli Wam na tym zależy, no bo jeżeli macie gdzieś robienie filmików, to można te pieniądze przeznaczyć na coś innego, tak? Tak, no bo pamiętajmy, że optyczna to z reguły występuje w droższych smartfonach, a na pewno ma wpływ na cenę smartfonu. To się nie ma co przekonać. Musi, no to jest, wiesz, to jest rozwiązanie mechaniczne, a mechanika po prostu kosztuje i ona stosunkowo wolniej tanieje niż elektronika. Dokładnie. A my spotykamy się przy kolejnej literce już wkrótce. I do zobaczenia. Cześć.